chciałabym znieść toast za dzisiejszy pospolity dzień, który posiadamy. Dzisiaj jest Wielkanoc, więc musimy dzisiaj ten dzień spędzić wspólnie. Syrek, musisz wytrzymać ten dzień z nami. Więc zachowuj się dobrze, bądź grzeczny i zachowuj się dobrze w szkole. Więc wesoły świąt! Moja rodzinko, dzisiaj mamy wesoły świąt. Żebyś ty, synu, był grzeczny, a żebyś ty, kochanie, zaczęła mniej pić. Zdrówka! No moja rodzino, co mogę wam życzyć? Jedyne co wam życzę to, żebyś ty ojciec padał częściej do seriali Barbie House, a żebyś ty, matko, przestała się mnie czepiać. Zdrowie! Gabrek, nie bekaj! No co ty, Ania? Przecież każdy może beknąć. Nie to tutaj śmierdzi, lino. Piotrek, ja już ci tyle razy tłumaczyłam. Nie bekaj, jak jesteś za całą rodziną! Spokój! Nie zaczynajcie awantury w Wielkanoc! Synek, spokojnie. Ja swoją matką nie awanturujemy się. To już jest po prostu przegięcie. Żeby moje rodzice o coś się kłócili, niedługo wyprowadzę się z tego chleba i nie będzie już mnie tutaj nigdy więcej. Rok temu zjadłem cały żurek, który był przeznaczony na cały Wielkanoc w zeszłym roku. Wrzora była wściekła, jak to zauważyła. 1500 razy to powtarzam. Cały czas oni po prostu dokuczają. Czy ja naprawdę będę musiała się tak awanturować? Może chyba zaraz wyprowadzę się z domu. A kto zjadł cały żurek? O ty kurfonie! Tyle razy ci powtarzałem. Przestań pić, a ty nie. Nie! Będę te piła, dopóki ty się nie wypierdzieli z domu! Wiesz co? Ej, a co ty robisz? Już mi wypierdzielasz z domu! No to cię nie rób tego, nie! Widzisz, synek? Tak się zobacz dla kobiety! Jesteś z własnego ojca dumny? No znowu, kurwa!